Zaczynamy od jachtów w Stoczni Jachtowa Delfia, jachty motorowe Bluescape 1200. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Wojciecha Kota, przewodniczącego Rady Nadzorczej Stoczni Jachtowej Delfia spółka z o.o. Zapraszam. Wielkie gratulacje. Panie przewodniczący, proszę pozostać z nami na scenie. Drugie miejsce. Ja już się wyrywam, bo grupa Mlekowita to drugie miejsce w tej kategorii. Zapraszamy na scenę pani Beatę, przedstawicielkę grupy Mlekowita. Dzień dobry, witamy serdecznie i serdecznie gratulujemy. Prosimy o pozostanie na scenie, będzie okazja do wspólnej fotografii. Już za chwilę. Pierwsze miejsce. No i proszę państwa, zaskoczenie nie ma. Laureatem w tej kategorii najlepszy polski produkt eksportowy tego 2019 roku. Pierwsze miejsce przypada fabryce cukierków Pszczółka. To właśnie za Moniuszkowskie praliny. Witamy serdecznie pana Robert Krutnicki, prezes zarządu. Serdeczne gratulacje, panie prezesie. I kilka słów poprosimy w komentarzach. Bardzo prosimy. Szanowna kapituła, panie przewodniczący, panie prezesie, szanowni państwo. Serdecznie dziękuję za to wyjątkowe wyróżnienie i nagrodę. Jest ona dla mnie, dla naszej firmy wielkim zaszczytem i sukcesem zawodowym. Fabryka cukierków Pszczółka powstała w 1952 roku. To praktycznie 70 lat historii, tradycji polskiego cukiernictwa. Na naszych słodyczach wyrosło wiele pokoleń polskich konsumentów. Hasło Lubię po polskie i patriotyzm gospodarczy, o którym wspominał pan prezes, to hasła, które są bliskie fabryce cukierków Pszczółka i doskonale się wpisują w ideę, które nam przyświecają. Jesteśmy w 100% polską firmą. Spółką zależną od Krajowej Spółki Cukrowej Polski Cukier, który z kolei większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa. Idee polskości przyświecają nam, są dla nas ważne. W naszej pracy, w naszej produkcji nimi się kierujemy. Praliny moniuszkowskie to produkt, którym chcieliśmy uwiecznić, czy też uhonorować wielkiego Polaka. Na stulecie odzyskania niepodległości wypuściliśmy również kuferek niepodległościowy, aby też to stulecie w jakiś sposób uhonorować. W 2017 roku fabryka cukierków Pszczółka zakończyła dużą inwestycję, oddając wielki, nowoczesny zakład produkcyjny, jeden z najnowocześniejszych, myślę, zakładów produkcyjnych słodyczowych w tej części nawet Europy. Dla mnie zaszczytem jest to, że mogłem przeprowadzić fabrykę cukierków Pszczółka z epoki karmelu do epoki czekolady, wyrobów czekoladowych, nowoczesnej produkcji. I z tego jestem dumny. Szanowni państwo, jeszcze raz dziękuję za to wyróżnienie i nagrodę. Dziękuję bardzo. Gratulacje.